A ty oglądałeś zwiastun Flasha wcześniej? Nie, nic, czekałam na ciebie, ja to grzecznie zawsze czekam z tymi zwiastunami. Przepraszam, obejrzałem go wcześniej na telefonie, tak trochę już sennym okiem, ale nie mogłem wytrzymać. Cześć, witajcie w Hype Trainie, pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek, ze mną jest Natalia. Obejrzyjmy sobie zwiastun Flasha. Zrobiliśmy też już reakcję na zwiastun Strażników Galaktyki nowy, który wpadł Super Bowl podczas Super Bowl. Tak, zapieprzam, bo Flash. Gotowa? Tak. 3, 2, 1, start. Tell me something. You can go anywhere. Ja z tym Ezrą to mam problem, jednak patrzenie na niego przez ten Ezra. Ja wiem. Another universe. Myślisz, że jest szansa dla Ezry jeszcze? Myślisz, że tak, że wiesz, ostatnio jest o nim cicho, nie wiem, czy go po prostu... Jakby jestem ciekawy, na ile próbują go odratować tylko na potrzeby tego filmu, ale dobra, ten zwiastun. To wygląda nadal jak coś, co by zrobił Snyder, trochę. Ale z drugiej strony bardzo mi się podobają te efekty wizualne. Tylko przepraszam, jeśli kogoś urażę, ale... To wygląda dobrze. To wygląda jak Snyder, tylko że dobry. Wiesz, co mi trochę to przypomina, co zrobiono z Wonder Woman pierwszą? Tak. Że to wygląda jak to, co wcześniej, tylko bardziej kolorowo i... If you were to go into the past, nie wiem, czy bardziej kolorowo. No idea what the consequences can be. Bruce. I ten pierścień. Jest on, ale to jeszcze nie wszystko. I completely broke the universe. Zod. Oh, jest Zod, nawet Zoda tutaj dali. I created a world with no metahumans. Aha. And now there's no one to defend us. Want some help? Wygląda absurdalnie dobrze. Nie wiem czemu w ogóle. Jest. Jest on. Wjechał. Yeah. Yeah. I'm Batman. Oh. Niektórzy sikają z nostalgii teraz. Oh, damn. If I can't Superman? Wait, nie. Prawie. Oh. Super girl. Oh shit. What's the play? Batman, what do we do? We try not to die. Oh, oh them. To jest na pewno dobry zwiastun. To jest bardzo dobry zwiastun. It's not Clark. Jak ładnie jest pocięty. I'm Barry. We're Barry. Oh them. Barry, what are you doing? Our kids are gonna want to see this. Właśnie jestem... Tutaj dołożono absolutnie wszystko, co może być, bo mamy tego Flasha, który no, był nam obiecany od wielu, wielu lat. Ten film miał oryginalnie wyjść w 2018 roku. Mamy Batmana Keatona, mamy Afflecka przez moment, mamy Karę Supergirl, więc... To może być naprawdę widowiskowe. Ja myślę, że oni po prostu Ezra w tym momencie trzymają w piwnicy i go w ogóle nie wypuszczają. On tam siedzi do premiery. Zdali mu Uno Reverse Card. Teraz jego trzymają w piwnicy. Przepraszam, ale ten film, ten zwiastun przyznasz, że wygląda absurdalnie dobrze. Ten zwiastun wygląda fenomenalnie. W ogóle bardzo mi się podoba, jak on jest zmontowany. Podoba mi się w ogóle, jak on wizualnie wygląda ładnie. I to nawet nie jest sam aspekt, bo niektórzy, wiadomo, że wszyscy są podjarani tym, że Keaton jest znowu, ale to nawet nie był dla mnie najważniejszy jakby punkt zaczepienia, dlaczego ten zwiastun wygląda rewelacyjnie. On po prostu sam w sobie wizualnie i jakby jeśli chodzi o tempo i o powiedzmy fabułę, która może mnie zaintrygować, wygląda, ma ogromny potencjał. Jak na ten projekt o Flashu tak czekałam średnio. Generalnie sam nigdy Flash bardzo mnie nie intrygował. Potem to, co wyczyniał Ezra, jakoś w ogóle obniżył mój hype do zera, a ten zwiastun zrobił to, co powinien zrobić bardzo dobry zwiastun. Tak, chcę iść na ten film i chcę go zobaczyć. Taki lekki flashpoint.
Tak jak zresztą od dawien dawna został zapowiadany ten film i na pewno będzie on istotny dla całego uniwersum DC. I ja zrozumiem, że ludzie mogą się tutaj przyczepić tych niektórych efektów specjalnych tutaj trochę związanych z tą karą, bo to takie one są, ale one są takie bardzo komiksowe, kurczę. I to mi się podoba, że one są takie trochę... Według mnie wszystko wygląda, wszystko jest na naprawdę wysokim poziomie. Ale wiesz co, będzie dużo slow-mo. Już to widzę po prostu. Ale to... A ja właśnie na początku tak mi się wydawało, ale no tutaj slow-mo może zostać ugrane inaczej w przypadku tego, że no Barry no, ale musi jest... być slow-mo, nie ma innej opcji. Musi, no ale to jest inne slow-mo, to nie jest takie, znowu slow-mo. Jak w tym, jak w Pierścieniach Władzy. Tak, to po prostu cały świat działa wolniej niż Barry. Mhm. I na początku nie byłem trochę zaskoczony tym rozwiązaniem. Okej, okay, mamy dwóch Flashów, okej, okay, nie dość, że jest Ezra Miller, to jeszcze mamy podwójnie Ezra Millera i... W sumie to nawet nie da się nakręcić. Czy jeśli chcieliby nakręcić ten film od nowa z innym aktorem, musieliby to totalnie kręcić od nowa. Nie to, że podmieniać kilka scen. Nie, jaram się. To jest zdecydowanie akurat film, który się jaram. Ten zwiastun zrobił dobrą rzecz, zrobił tą rzecz taką, którą powinniśmy się hype'ować. I ja myślę, że on faktycznie zamknie nam niektóre wątki, te, które powinien pozamykać i otworzy nam to, co powinniśmy dostać na nowy restart DC Universe. I myślę, że tutaj to będzie zrobione. Właśnie jestem ciekawy, jak to otworzy i czy na pewno to będzie bezpośrednio już wpływać na to, bo pamiętajmy, James Gunn dopiero od niedawna planuje swoje rzeczy, więc mam wrażenie, że zostanie wprowadzony taki wysoki koncept, okej, resetujemy uniwersum, ale niekoniecznie nam to będzie zarysowywane już w tej chwili. A czy oglądając ten zwiastun masz wrażenie, że musiałbyś znaleźć rzeczy, które się działy przed tym filmem? Bo ja mam wrażenie... Trochę tak, chyba. A ja mam wrażenie, że nie, bo przyznam ci się szczerze, że ja praktycznie nic nie pamiętam z całej tej fazy DC, która się działa. Naprawdę, nawet nie wiem, czy wszystkie filmy widziałam i nie czuję w ogóle kontekstu do tych pozostałych filmów. Nie wiem, jak zobaczymy ten film, jasne, będzie łatwiej ocenić, czy potrzebujemy kontekst, ale tu go nie czuję, nie czuję potrzeby znania go, tak? Rozumiem, o co ci chodzi, bo ten zwiastun też próbuje sam zbudować jakąś nową historię, która już sama interakcja między dwoma Flashami, to już jest coś, wiesz, już jest jakiś punkt zaczepienia, że okej, okay, wszystko, co było wcześniej, nie ma tak naprawdę interakcja znaczenia. Między dwoma Flashami to w ogóle będzie spoko, bo ten jeden będzie opowiadał temu drugiemu, który będzie przejmował rolę widza, który nie zna tej historii, która się prawdopodobnie wcześniej wydarzyła, więc wydaje mi się, że to ugrają na tej zasadzie. Jeżeli nie widziałeś wcześniejszych rzeczy z DC, to ten jeden Flash streści drugiemu Flashowi to, co się działo wcześniej. Ale tak ogólnie ten zwiastun sprawił, że kilka razy, jak oryginalnie go oglądałem, to robiłem takie co się dzieje? Bo po prostu kilka takich nawet wizualnie rozwiązań i takich cięć, przejść, które trochę po prostu cię dają w mordę, ale tak w pozytywny sposób. Jakby o kurczę, to wygląda świeżo. To wygląda jak coś, czego nie widzieliśmy jeszcze, więc tak. Powiem ci, że zapowiada nam się niesamowicie super bohaterska końcówka wiosny, początek lata, bo i Strażnicy, i Flash, i będzie się działo. Tak, zapraszamy na jeszcze jeden super bohaterski zwiastun, który będziemy reagować, czyli Szybcy i Wściekli 10. Natalia, daleko od prawdy nie jestem. A w międzyczasie zostańcie z nami w Hype Trainie, zostańcie z nami, zasubskrybujcie nas, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i wpadajcie do nas na Discorda. Do zobaczenia. Na razie. Pa!